Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty. Tym razem zajmę się projektem ALF. Serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt ALF, czyli tak naprawdę bardzo wszechstronny projekt z tego, co udało mi się wyczytać w dokumentacji, czy też w white paperze opisującym właśnie ten projekt. Przede wszystkim to, co widoczne na ekranie, czyli zdecentralizowana platforma oparta o blockchain, służąca do wykonywania obliczeń komputerowych. Tak naprawdę dodatkowo pozwala na tworzenie smart kontraktów, na tworzenie zdecentralizowanych aplikacji i co ciekawe jest jeszcze platformą, która wspiera sidechainy, czyli łańcuchy, które w pewien sposób są zależne od głównej gałęzi i tutaj oczywiście wszystko to działa w oparciu o tak zwany Merkle Root, czyli dosyć popularną w świecie blockchain strukturę danych. Co ciekawe, poza tymi oczywiście standardowymi danymi dotyczącymi zespołu, czy też giełd, czy też doradców, warto tutaj według mnie zwrócić uwagę na dwa aspekty. Przede wszystkim to, iż na ten moment, na moment kręcenia, tworzenia tego materiału, dostępna jest sieć testowa wraz oczywiście z portfelami, testowymi tokenami, przeglądarką bloków, czy też wersjami beta portfeli mobilnych, jak i oczywiście tutaj zwracają uwagę partnerstwa. Pierwsze tutaj chyba najbardziej rzucające się w oczy to partnerstwo z Microsoftem. Microsoft tak naprawdę, może parę słów, z czego to może wynikać, oczywiście moim zdaniem, ALF, główny core, główna gałęź tego projektu jest tworzona w języku C#. Język C# jest komponentem platformy .NET, a platforma .NET tak naprawdę jest dzieckiem, jest produktem Microsoftu. Platforma ta bardzo popularna w świecie tworzenia tak zwanego konwencjonalnego oprogramowania, czyli oprogramowania jeszcze nie opartego, myślę, o blockchain. Stąd też łatwiej według mnie tutaj osobom odpowiedzialnym za ten projekt było właśnie skontaktować się z Microsoftem. Też z tego względu wystąpienie jednego z członków zespołu na Microsoft Ignite, czyli jednej z największych konferencji takich technicznych organizowanych przez Microsoft. Dodatkowo kolejna sprawa tutaj .NET Lite Forum, czyli oczywiście kolejna Microsoftowa głównie technologia, jak sama nazwa mówi, oparta przede wszystkim o projekty oparte o technologię .NET. Ciekawa sprawa również, Google Cloud wspiera ten blockchain, a tak naprawdę wersję jego Enterprise w swoim chmurowym środowisku. Ten aspekt oczywiście wynika bezpośrednio z konteneryzacji tego projektu, czyli umożliwienia łatwego hostowania go na zasobach chmurowych, co tak naprawdę nie jest wyróżnikiem jedynie tego projektu, gdyż szereg innych wcześniej omawianych przeze mnie projektów opiera się również na kontenerach. Tak naprawdę analizując we własnym zakresie projekt, zawsze myślę, że warto zwrócić uwagę na to, czy wspiera on narzędzie zwane Docker, które właśnie do tego służy, a informacje o tym można znaleźć na GitHubie. Jeśli chodzi o portal CoinPaprika, zakładka Code Progress, to tutaj widzimy dosyć zidentyfikowane właśnie działalność programistów. Spora liczba zmian w kodzie na przestrzeni
ostatnich przynajmniej tygodni, także zaraz zobaczymy, co tam tak naprawdę się dzieje. Strona organizacji na GitHubie, ALF Project, i tutaj wspomniany przeze mnie wcześniej język C#, czyli język typu open source, całe środowisko jest open source'owe już od jakiegoś czasu. Język wydany przez firmę Microsoft, jeden z popularniejszych w całym środowisku programistycznym. Na uwagę dodatkowo zwracają SDK, czyli Software Development Kity. Są to tak naprawdę biblioteki, które umożliwiają wykorzystanie całej infrastruktury protokołu ALF z poziomu innych języków. Tak naprawdę idzie to, myślę, w zgodzie tutaj z przyjętą konwencją prowadzenia tego projektu, to znaczy będącą platformą do smart kontraktów, sidechainową, jak i takim superkomputerem. I w ten sposób tutaj organizatorzy nie ograniczają rozwoju tego projektu ze strony społeczności tylko dla programistów jednego środowiska, jednego języka, ale właśnie poprzez szereg tak naprawdę dopiero przygotowywanych SDK otwierają oni się na programistów również innych platform. Mamy tu chociażby język PHP, wcześniej mieliśmy język Go, oczywiście również SDK dla programistów C#, i tak naprawdę cała, tutaj proszę zobaczyć, JavaScript, Python. Także najpopularniejsze języki, według tego co tutaj widać, powinny mieć zapewnione wsparcie ze strony zespołu ALF, aby umożliwić właśnie rozszerzanie i tworzenie na bazie tej platformy własnych projektów, co według mnie jest dosyć istotne z tego względu, że platforma, projekt z tego segmentu powinien jak najbardziej dbać o to, aby właśnie tej technicznej części społeczności jak najłatwiej było tworzyć oprogramowanie, gdyż tego typu właśnie aplikacje według mnie w pewnym momencie na pewno spowodują, że taki projekt, taka platforma wywinduje się w górę i zyska na popularności. Parę słów o tym, co dzieje się w głównym repozytorium. Repozytorium oczywiście nazwane ALF. Tutaj zaraz zobaczymy, co ciekawego można odczytać z GitHuba. Jeśli chodzi o liczbę commitów, to spora liczba, prawie 17 tysięcy wersje releases, czyli wersje, które są przeznaczone do wdrożenia na tutaj środowiska produkcyjne, także w tym kontekście, w kontekście tego projektu na środowiska testowe. Widzimy jeszcze wersję pre-release, czyli tak naprawdę przedwydawnicze, można to określić. Jeśli chodzi o branche, czyli gałęzie kodu, na których tworzą się, trwają tak naprawdę prace zespołu deweloperskiego, tutaj przypomnę jedynie, aby zwracać uwagę, wykonując własny research projektu, na aktywne branche. Branche stay są to branche nieaktywne od minimum 3 miesięcy i tutaj ten mały wykres równy na wierszu znajdującym się na każdym branchu informuje nas o tym, ile tak naprawdę commitów, czyli ile zmian w kodzie ten dany branch wyprzedza, lub też jakie ma braki w stosunku do głównej gałęzi kodu. Jeśli chodzi o issue, to tutaj 5 na chwilę obecną otwartych. Widzimy, że część z nich zgłaszana jest przez społeczność deweloperską, co wydaje się dosyć dobrym pomysłem. Mało tutaj labelowania, czy takiego czytelnego oznaczania umożliwiającego również filtrowanie poszczególnych issue. Również często podkreślam to, aby zwracać uwagę na dyskusje, które trwają w ramach każdego issue, aby zobaczyć tak naprawdę, w którą stronę i czy w ogóle jest zaangażowanie tutaj osób odpowiedzialnych za projekt w kwestii rozwiązania danego issue. Pull requesty, czyli już zmiany szykowane do wdrożenia, do dołączenia do głównej gałęzi kodu. Na ten moment 11, ponad 1700 zamkniętych.
co potwierdza dosyć spore zaangażowanie tutaj programistów w ten projekt. Pozostałe kwestie, takie jak projects, jeszcze tutaj zakładka security, czyli kwestie związane z bezpieczeństwem, i w tym momencie może przejdę do właśnie informacji o programie Bug Bounty. Informacja pojawia się pod koniec roku 2019 i tutaj mamy oczywiście informacje o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie należy zgłaszać błędy, które zostały wykryte w tym środowisku, w tym oprogramowaniu dostępnym na GitHubie. Może tak naprawdę jaki jest plus tego i co to jest ten projekt Bug Bounty tutaj dla nowych osób albo dla osób, które nie spotkały się z tym wcześniej. Programy Bug Bounty mają na celu umożliwienie zgłaszania potencjalnych błędów związanych z bezpieczeństwem na platformie i w momencie, kiedy taki błąd zostanie zatwierdzony przez zespół za to odpowiedzialny, funkcjonujący w ramach tego właśnie projektu ELF, taki zgłaszający dostaje odpowiednią nagrodę pieniężną w zależności oczywiście od istotności wykrytego błędu. Jak najbardziej tego typu programy Bug Bounty powinny być prowadzone według mojej opinii w projektach kryptowalutowych z tego względu, iż są to projekty przede wszystkim trzymające środki, nazwijmy je finansowe, w swojej strukturze, w swojej infrastrukturze, tym bardziej tego typu projekty powinny być na tyle bezpieczne, na ile jest to możliwe do zrealizowania w ramach właśnie środków i funduszy, jakim dysponuje dany zespół. Jeśli chodzi o dokumentację taką typowo technologiczną, tutaj w przypadku tego projektu jak najbardziej myślę należy zwrócić na to uwagę z tego względu, że tak jak wcześniej wspomniałem, służy on do tworzenia aplikacji, do rozbudowy całej platformy, do budowania na niej. Także jego popularność będzie zależała od tego, jak dużo i jak wartościowych programów czy całych ekosystemów zostanie zbudowanych. Dlatego taka dokumentacja powinna być jak najbardziej szczegółowa, przyjazna i myślę, że ta taka jest. Na pewno osoby chcące wytworzyć jakąś aplikację, jakiś system w oparciu o tę platformę z pomocą tej dokumentacji będą w stanie to zrobić. To wszystko jeśli chodzi o projekt ELF na ten moment z mojej strony. Krótko podsumowując, myślę, że projekt dosyć ciekawy. Nie wiem natomiast, czy niezbyt za dużo na siebie bierze z tego względu, że mamy tutaj smart kontrakty, zdecentralizowane aplikacje, mamy SDK-e dla wszystkich najbardziej popularnych języków. Mamy tutaj dodatkowo jeszcze implementację tego superkomputera, mamy sidechainy, także dosyć sporo. I tak naprawdę zadaję sobie sam pytanie, do czego ten projekt głównie jest kierowany. Poza tym taka szeroka funkcjonalność całej platformy niesie ze sobą duże koszty wytworzenia, a społeczność na pewno będzie chciała to szybko weryfikować i mówić sprawdzam za każdym razem, kiedy jakaś informacja tutaj z tego projektu się wypłynie do właśnie mediów społecznościowych. Według mnie natomiast projekt ten na ten moment przynajmniej ciężko było mi znaleźć jakiś wyróżnik, który jednoznacznie ustawiałby ten projekt trochę wyżej w stosunku do potencjalnie obecnie funkcjonującej już konkurencji na rynku, która w tym zakresie ma gotowe, działające produkty w ramach prowadzonego przez siebie projektu. Oczywiście zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Cześć.